Jak eksportować i importować przelewy w Pocztowy 24 dla klientów korporacyjnych? Pocztowy 24 umożliwia wykonanie eksportu i importu następujących płatności: przelewów bieżących, własnych, zewnętrznych, w tym płatności podzielonych VAT, przelewów do organów podatkowych, przelewów zaplanowanych z przyszłą datą realizacji, w tym płatności podzielonych VAT przelewów zaplanowanych do organów podatkowych Import eksport możliwy jest w plikach o formatach Multicash inaczej zwany Elixir O VideoTel CSV XML Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa Operacje wyeksportowane z paczki przelewów powinny być w takim formacie który umożliwi ich ponowne wczytanie do paczki Paczka przelewów z rachunku klienta instytucjonalnego może zawierać do 2000 przelewów. Pola alfanumeryczne mogą zawierać następujące znaki: duże i małe litery wraz z polskimi znakami, cyfry, znaki inne niż litery oraz cyfry dopuszczalne w zleceniach krajowych. Jak powinny być zapisane przelewy w pliku multicash? Każda operacja, przelew, musi być zapisana w jednym wierszu. Każdy wiersz kończy się znakiem końca linii. CRLF. Poszczególne pola oddzielone są przecinkami. W polach złożonych podpola oddzielone są znakiem pionowej kreski. Pierwsza pozycja to typ operacji. 110 oznacza polecenie przelewu lub przelew podatkowy. Następnie po przecinku znajduje się data płatności w formacie rok, miesiąc, dzień. Kwota przelewu podawana jest w groszach, zapisywana jest bez kropek tysięcznych, spacji oraz przecinka oddzielającego wartości dziesiętne. Po przecinku znajduje się numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy. Kolejna pozycja to wartość 0. Następnie numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku beneficjenta. Po przecinku znajduje się nazwa i adres zleceniodawcy. Kolejna pozycja to wartość 0. Następna to numer rozliczeniowy banku beneficjenta. Tytuł płatności zapisany w cudzysłowach. Dla kompatybilności z systemami innych banków następują dwa puste pola, które zaznaczane są przez puste cudzysłowy. Klasyfikacja polecenia. Wartość 51 stosowana jest dla polecenia przelewu i płatności podzielonej. 71 dla płatności podatkowych. Kolejna pozycja to waluta operacji. Trzyznakowy kod waluty i nazwa paczki płatności. Jak powinny być zapisane przelewy w pliku Videotel? Pierwszą pozycją w wierszu może być nazwa banku beneficjenta. Następna to nazwa rachunku beneficjenta. Numer rachunku beneficjenta powinien być zapisany w formacie NRB bez spacji separujących. Kolejna pozycja może zawierać dowolną liczbę całkowitą. Kolejne pozycje to kwota przelewu w formacie złote złote.grosze, nazwa banku nadawcy, nazwa rachunku nadawcy, wartość opcjonalna, numer rachunku nadawcy w formacie NRB bez spacji separujących, tytuł przelewu. W przypadku płatności podzielonej, tytuł przelewu zawiera informacje o płatności podzielonej, kwotę VAT identyfikator dostawcy, numer faktury, informacje dodatkowe, a struktura pola ref przyjmuje postać ukośnik VAT ukośnik 10N.2N ukośnik IDC ukośnik 14X ukośnik INV ukośnik 35X ukośnik TXT ukośnik 33X gdzie ukośnik VAT ukośnik Ukośnik IDC Ukośnik, Ukośnik INV Ukośnik, Ukośnik TXT Ukośnik stanowią obowiązkowe słowa kluczowe. Waluta przelewu zapisana przy użyciu kodu ISO. W przypadku formatu drugiego wymagana jest także nazwa beneficjenta zapisana w bazie odbiorców z danych zaimportowanego przelewu. Szczegółowe informacje na temat budowy poszczególnych formatów plików do importu, eksportu płatności znajdują się w instrukcji na stronie www.pocztowy.pl, Ukośnik Instytucje, Ukośnik bankowość Jak importować płatności do Pocztowy 24? Aby importować płatności do Pocztowy 24, przygotuj plik z płatnościami w wymaganym formacie: Multicash, VideoTel, CSV lub XML. Po zalogowaniu do Pocztowy 24, wybierz ikonę Import Płatności. Następnie, wybierz kontekst importu, format pliku oraz wersję formatu. Format pierwszy służy do importowania przelewów krajowych przy założeniu, że dane beneficjentów nie są zapisywane do bazy odbiorców. Format drugi służy do importowania przelewów krajowych z zapisaniem danych beneficjentów do bazy odbiorców. Jeśli płatności mają być zaimportowane do nowej paczki, zaznacz taką opcję. Wpisz nazwę paczki i wybierz przycisk Importuj plik. Wybierz plik z płatnościami ze swojego komputera. Import przelewów w formacie drugim z zapisaniem danych beneficjentów w bazie odbiorców wymaga autoryzacji kodem SMS lub certyfikatem. Po autoryzacji zobaczysz ekran ze statusem operacji. Zaakceptuj komunikat, wybierając OK. Otworzy się widok szczegółów zaimportowanej paczki. Znajdziesz tam także informacje o liczbie zleceń w paczce czy sumie należności wszystkich zleconych płatności. Jak eksportować płatności z Pocztowy 24? Aby eksportować płatności z Pocztowy 24, wejdź w paczki płatności. Wybierz paczkę, która ma zostać wyeksportowana. Wybierz przycisk Eksportuj. Wybierz format pliku, do jakiego mają być eksportowane przelewy oraz wersję formatu. Zapisz wyeksportowany plik na dysku swojego komputera. Otwórz eksportowany plik i sprawdź, czy zostały wyeksportowane do niego wszystkie płatności. Aby wyeksportować z Pocztowy 24 przelewy z kilku paczek płatności do jednego pliku, wejdź w paczki płatności. Następnie wybierz te paczki przelewów, które mają zostać wyeksportowane. Wybierz przycisk Eksportuj. Wybierz format pliku, do którego ma być wykonany eksport płatności. Wskaż wersję formatu i wybierz Zatwierdź. Zapisz plik na swoim komputerze. Aby importować do Pocztowy 24 przelewy z pliku CSV jako paczkę płatności zbiorczą, wybierz ikonę Import płatności. Następnie jako kontekst importu wybierz opcję Paczka zbiorcza. Wybierz format pliku CSV, wersję formatu. Zaznacz opcję importu do nowej paczki. Wpisz nazwę paczki i wciśnij przycisk Importuj plik. Wybierz plik CSV z dysku swojego komputera i wciśnij Otwórz. Komunikat potwierdzi status operacji. Zatwierdź komunikat przyciskiem OK. Wyświetli się ekran prezentujący zawartość paczki zbiorczej. Zachęcamy do korzystania z pocztowy 24.